Pasjonujące premiery. Świetni goście. Ciekawe rozmowy. Ważne tematy. Emocje, dyskusje, fakty. Czyli książki Pruszyńskiego. Drodzy Państwo, dzień dobry. Witam gorąco w kolejnym odcinku podcastu Książki Pruszyńskiego. Podcastu, w którym mam przyjemność na zmianę z kolegami i koleżankami, dziennikarzami i dziennikarkami rozmawiać z pisarzami i pisarkami związanymi z wydawnictwem Pruszyński. Rozmawiamy oczywiście o ich książkowych premierach, o inspiracjach, o tym, no jak sobie również radzili z językiem polskim w szkole, ale o tym już na finał. Justyna Dżbik-Kluge, dzień dobry. I witam Państwa dzisiaj w świecie pięknych opowieści, wzruszających, bardzo życiowych, takich, które nas wciągają, które pokazują nam bohaterów wielorakich, wieloznacznych, wielu też w różnych odsłonach życiowych, bo takich tworzy w swoich powieściach nasza dzisiejsza gościni. Dziś świętujemy premierę czwartego tomu serii Stajnia w Pieńkach. Ten tom nazywa się Loteria Życiowych Szans i muszę zdradzić Państwu trochę kulisy przygotowania naszego nagrania. Loterią było połączenie z panią Izą. Wszystko na szczęście się udało. Pokonaliśmy różne techniczne ograniczenia i korki w Warszawie również. Izabela Frączyk w podcaście Książki Pruszyńskiego. Dzień dobry, bardzo mi miło panią usłyszeć, pani Izabelo. Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa. Ma pani takie wrażenie, że życie to jest taka loteria, że co chwilę coś się dzieje? Ale pewnie, że tak, a ja jeszcze mam coś takiego, że jestem chyba jakoś tak specjalnie namaszczona przez jakąś siłę wyższą, ponieważ mój mąż się ze mnie zawsze śmieje i mówi, wiesz co, ty wystarczy, że idziesz śmieci wyrzucić, już potrafisz mieć przygodę życia. I z tych przygód życia biorą się potem opowieści książkowe. Bardzo ciekawe jest dla mnie pani zaplecze, że tak to nazwę, to znaczy pani jest z wykształcenia ekonomistką i myślę sobie, czy pani by się podjęła takiego zadania z tego biznesowego punktu widzenia, jak prowadzenie stadniny. Cóż, nie podjęłabym się z pewnej prostej przyczyny. Mam totalną alergię na konie. Także mieszkając czy pomieszkując, spędzając wakacje przez wiele sezonów właśnie w stadninie, ponieważ moja rodzina jest jeżdżąca, to właściwie chyba ze 3 albo 4 razy wylądowałam na Sorze, lekko podduszona, więc to była powieść napisana z narażeniem. No właśnie. Ale cóż, no tak, tak niestety się podziało, no ale powieść powstała, jedna z bohaterek zdaje się też tam ma alergię. Ale to niesamowite, co pani mówi, że powieść powstała z narażeniem życia. Ja słyszałam i czytałam różne wywiady z panią, w których pani opowiada, że właśnie pisała pani tę książkę, której akcja dzieje się też przecież gdzieś ze stadniną w tle, w stadninie, a tu się okazuje, że to było bardzo trudne wyzwanie w związku z tą alergią na konie. Czyli co takie trochę, nie wiem, bo to nie jest oswojenie lęku, tylko bardziej oswojenie pewnego problemu zdrowotnego poprzez pisanie o tym książki, no tego się nie spodziewałam. No cóż, akurat przez czysty przypadek tak się wydarzyło, bo ja nie widziałam początkowo związku pomiędzy moimi atakami, a właśnie końmi, czy tam nawet nie końmi, a czymś, co znajduje się w stajni. Więc najpewniej jest to jakiś rodzaj pleśni, grzyba, czy czegoś takiego. No ale ja tego nie robiłam specjalnie, jakby żeby się narażać po to, żeby napisać książkę. Ja potem odwrotnie wręcz. Moje doświadczenia przełożyłam właśnie na karty książki. To jest pisarka, która po prostu ryzykuje życiem, żeby oddać nam jak najlepsze dzieło. To jest niesamowita rzecz. Pani Izo, ja mam takie pytanie na mojej magicznej karteczce. Jak się pani pisało ten czwarty tom, jakie okoliczności temu towarzyszyły, to już trochę wiem. Kichanie, tak? Alergiczne. Ale mówiąc całkiem serio, to czy to była taka praca zaplanowana? To znaczy zawsze było wiadomo, że tych tomów będzie więcej, czy jednak specjalnie pani sobie przysiadła do tej części, do Loterii Życiowych Szans? W sumie cała trylogia Stajnia w Pieńkach była zaplanowana na 2-3 tomy. Ja bardzo chciałam napisać coś dłuższego i bardzo mi się spodobało właśnie to tło, czyli ta właśnie stadnina, ta stajnia, gdzie jest hotel dla koni, gdzie są instruktorzy, mieszkańcy okoliczni i tak dalej, hotel, prawda, sklep, plebania, wszystko, co się tam w tych Pieńkach dzieje, co daje nam genialną możliwość rozwijania różnych wątków, bo tam się jest, masa ludzi się przewija, tam się masa rzeczy dzieje i może się dziać. Ale ja tą powieść zamknęłam w 3 tomach, oddałam ją w ręce czytelników i koniec. No ale oczywiście tutaj kluczowe słowo, czytelnik. Mhm. Czytelnicy tak pokochali bohaterów Stajni w Pieńkach, że po prostu mnie po latach zmusili do kontynuacji wręcz. Ciągle słyszałam jakieś naciski. Pani Izo, kiedy jakaś kontynuacja? Ja tak strasznie lubię Magdę, Alicję, tak chcę o nich poczytać, że w końcu uległam. To jest najprzyjemniejsze wymuszenie, tak to nazwijmy, że to jest najprzyjemniejsze wymuszenie po prostu ze strony czytelników i czytelniczek. No i teraz się dzieje. Po ślubie z Adamem, Magda z optymizmem spogląda w przyszłość. No wraz z tą stabilizacją w życiu osobistym i wyjściem na finansową prostą, snuje ambitne plany dotyczące rozwoju stadniny i liczy na szybką realizację. I oczywiście w tym momencie wchodzi cała ubrana na biało Izabela Frączyk i mówi, nie kochana, pokomplikuję ci życie. Co tam pani jej porobi tym razem trochę? Niech pani zdradzi łaskawie. No,
u niej już musiało być tak dobrze, już miało być fajnie. Ona tak strasznie dostała w kość przez te pierwsze 3 tomy. Pamiętam taką rozmowę z moim wydawcą mniej więcej w połowie 3 tomu, jak przygotowywaliśmy tekst. On mówi, wiesz, ja tak tą Magdę bardzo lubię. Ona jest taka fajna, ja bym tak chciał, żeby jej się wreszcie udało. No ale cóż, no udało jej się na koniec 3 tomu, już miało być fajnie, no ale żeby znów otworzyć akcję, znowu coś trzeba pokomplikować, żeby było co prostować, prawda? No więc Magda już ma mieć wszystko fajnie, już ma wszystko być dobrze, tymczasem no cóż, no mąż zostaje z jakiegoś powodu aresztowany. No i zaczyna się jazda. Teraz już Magda nie musi przygotowywać się do zarządzania stadniną, teraz Magda musi się nauczyć zarządzać hotelem. No właśnie, to nie może być prosto. Mówi pani w jednym z wywiadów, że no to, że bohater żyje swoim życiem, to jest jedno, ale że bohaterowie są dla pani trochę jak tacy nowi znajomi. Jaką znajomą jest Magda? Ona jest taką dobrą koleżanką do kawy, czy nie bardzo? Dobrą. No gdybym ja jej nie lubiła, to jakby nie dałabym rady spędzić z nią tyle czasu. Ona jest bardzo fajna i ja już tak staram się już teraz innym bohaterom trochę dokuczyć, żeby Magdzie już było tak troszkę lepiej. Ja nie mam już sumienia tak się nad nią znęcać. Tak. A czy będzie się pani znęcała nad Władimirem Bondarenko? Cóż to jest za zagraniczna postać w tej powieści? No cóż, przez przypadek właśnie na weselu Magdy i Adama pojawia się pewien człowiek, jak się okazuje, znany producent filmowy i nie tylko inwestor. No i robi w Pieńkach furorę, no, ale też jako obcokrajowiec przebywający na terytorium Polski, no ma pewne ograniczenia i wpada na bardzo taki dosyć kontrowersyjny pomysł i czyni miejscowej weterynarz Wandzie dosyć taką wątpliwą moralnie propozycję. No i teraz co z tego wyniknie, no nie możemy zdradzić, ale robi się ciekawie, powiem szczerze. Jak to mówią, zarzucamy wędkę, ale jeszcze tej ryby nie łapiemy, to już państwo będą łapać się czytając Loterię Życiowych Szans. Wiem, że zdobywała pani wiedzę do tego tomu w różnych miejscach, między innymi dzwoniąc na fermę strusi, czy do strusiej fermy. Gdzie pani jeszcze dzwoniła, żeby Loteria Życiowych Szans wyglądała tak, jak wygląda? No cóż, cała stajnia w Pieńkach wymagała ode mnie ogromnej wiedzy fachowej, no bo ja byłam tak jak ta Magda kadrowa z biura, która nagle musiała zacząć zarządzać takim wielkim przedsięwzięciem. Byłam w Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, bo jak się okazuje, na przykład jest specjalny inspektor weterynaryjny do spraw, że tak powiem, koni. Mhm. Mi się wydawało, że konia to sobie tak możemy sprzedać, tak jak psa czy kota rasowego na przykład. Tymczasem to jest procedura, która przypomina na przykład sprzedaż samochodu. To jest dużo bardziej skomplikowane. Musiałam się na przykład nauczyć w jaki sposób, jakie trzeba mieć na przykład uprawnienia, żeby konia transportować. To nieważne, czy wieziemy jednego konia, czy 50. Musimy mieć stosowną licencję, której oczywiście Magda nie miała i zapłaciła mandat. Również gabinet weterynaryjny, no mam tą właśnie fajną rzecz, że moja przyjaciółka prowadzi gabinet weterynaryjny, jest weterynarzem i też mnóstwo mi pomogła. Na przykład dzięki niej powstał w ogóle wątek krowy Carmen. Jej nie ma w 4 tomie, jest gdzieś tam pomiędzy, chyba w 2 czy w 3. Jest to krowa, którą przyucza się do galopu i do kłusu. Jak się okazuje, jest to całkiem wykonalne i możliwe i są takie krowy. Musiałam się nauczyć na przykład, jak się hoduje ptactwo domowe, jak w ogóle o co chodzi z tym drobiem, kiedy kury się kupuje, kiedy one się pierzą, kiedy one znoszą jajka i tak dalej, jakie rasy, ile znoszą jajek i tak dalej. No i oczywiście te nieszczęsne strusie, ponieważ Magda w pewnym momencie powiedziała, będę hodować strusie. A ja napisałam to zdanie i mówię, no to koniec. Strusia w życiu na oczy nie widziałam, a teraz mam hodować strusie. No i telefon, strusia ferma, oczywiście po drugiej stronie telefonu, taka konsternacja, chwila ciszy, no dzwoni jakaś wariatka, prawda? No ale ten pan hodowca właśnie powiedział, ach, w sumie to fajnie, no jak też jestem ciekawy, jak to wygląda z drugiej strony, niech pani do mnie przyjedzie, zapraszam, ja od 15 lat hoduję strusie, ja pani pomogę. I rzeczywiście musiałam Wjechała się... pani? Tak, ja tam spędziłam sporo czasu, bardzo dużo się nauczyłam, włącznie z tym, co te strusie jedzą i tak dalej, więc to jest wszystko, ta cała wiedza jest gdzieś tam przemycona w stajni w Pieńkach. Także same podziękowania to były chyba 3 strony na koniec trylogii. Mm-hmm. No teraz niestety musieliśmy te podziękowania usunąć, no bo powstał 4. Ale wiedza była naprawdę, naprawdę bardzo konkretna. Ale niestety, tak jak pani wcześniej wspomniała, no mój bohater, jak przede mną się pojawia, to on jest w komplecie. On jest w komplecie ze swoją fizjonomią, ze swoją przeszłością, ze swoją aktualnością i też jest w komplecie z zawodem. Także jak stanie przede mną, nie wiem, łysy murarz, to ja z niego nie zrobię rudego lekarza. On już jest łysym murarzem i teraz ja się muszę odnaleźć w jego świecie. Więc tak mniej więcej to wygląda w kontekście moich bohaterów. W przypadku Magdy, no powiedziała o strusiach, no i dobrze,
są strusie. A ten stajenny z Dzichu, to on też stanął przed panią tak chyba dosłownie podobno. Tak, tak. On naprawdę istnieje i właśnie prosił mnie, żebym go opisała takim, jaki jest. No więc wedle życzenia zrobiłam, ale mój mąż po lekturze tej książki mówi, wiesz co, tym lepiej tego do czytania nie dawaj. To już nie pogadacie. Bo już nie pogadacie. No właśnie, trochę mówimy o tej menażerii, bo tej menażerii jest sporo. Nie mówię oczywiście o stajennym z Dzichu, tylko wcześniej o tych i o krowie, i o kurach, i o strusiach, i oczywiście o koniach, ale wróćmy do bohaterów ludzkich, to znaczy do tego, jak pani właśnie mówi, że bohater staje przed panią z całym w ogóle tutaj zapleczem swoim, ale ja nie poprzestanę na tym, nie przyjmę tej odpowiedzi, będę pytała dalej, bo to jest oczywiście takie prawo pisarza, że bohater żyje swoim życiem, no ale jakoś to się w pani głowie musi zaczynać. Od którego bohatera ta opowieść się zaczęła? Od Magdy i potem ci różni na jej drodze się pojawiali i tam bliżsi sercu i przyjaciele? Czy ktoś inny panią zainspirował do stajni w Pieńkach? Cóż, zwykle te inspiracje biorą się z jakichś takich bardzo przyjemnych okoliczności, natomiast tutaj było niefajnie, ponieważ był w stadnie taki kochany, fajny źrebaczek. No i on był w ogóle pechowy, on się urodził w piątek 13, nie mógł wyjść na świat o własnych siłach. No i niestety dostał skrętu jelit i nie przeżył interwencji weterynarza, więc wszyscy to bardzo przeżyliśmy. I pamiętam, że właśnie dzięki temu wydarzeniu natchnęło mnie, że właśnie ja mam tą stadninę. Ja mam gdzie się podzieć z tymi moimi bohaterami na dłuższy cykl. Więc to była akurat taka właśnie inspiracja, taki pierwszy impuls. Natomiast potem pojawiła się Magda ze swoim mężem, z piekła rodem teściową. No i się zaczęło. A potem przyjechała do stadniny i w tej stadninie no już zastała tam wszystkich. Zastała Alicję, zastała Zofię. Mhm. Za płotem oczywiście hotel, więc hotelem też ktoś musiał zarządzać. Było tam paru facetów na jej drodze, więc nam się działo w tych Pieńkach i to naprawdę, naprawdę sporo się działo. No, okazuje się, że to jest bardzo takie wdzięczne tworzywo pisarskie i takie, jak pani mówi, miejsce do tego, żeby się działo. To rozumiem, że no, to nie była trudna sztuka, żeby tych kolejnych wątków trochę namnożyć. Rzeczywiście takie miejsce ci bohaterowie, jak pani zasiała, to potem było co zbierać. Tak, tak, dokładnie. A poza tym ta menażeria też się rozrastała, poza tym tak, to chodzą kursanci na jazdy, to też są różne osoby, prawda? Są właściciele koni, które to konie stacjonują jakby w tym hotelu, który Magda posiada, bo to była pierwsza ta inwestycja, pierwsza rzecz, za którą się zabrała, bo ta stajnia była taką, no, krótko mówiąc, ruiną. No i Magda skądś musiała wziąć pieniądze. No więc zaczęła właśnie od hotelu dla koni i to było jej pierwsze przedsięwzięcie. No i tak pomalutku sobie radziła. No miałam tutaj spory kłopot, no bo zrobić taki biznes, jak ona zrobiła, no trzeba mieć do tego dużo pieniędzy, prawda? A ona nie miała kasy. I cały czas musiałam tak lawirować, żeby te pieniądze, czy tam pomoc czyjaś, żeby skądś jej się to po prostu brało, żeby to szło dalej, żeby ta akcja leciała, no bo co to za sztuka, że bohater siądzie, załamie ręce i zacznie płakać. To jeszcze nic nigdy w życiu nikt nie wypłakał, prawda? Czyli nie dość, że książki pisane z narażeniem życia w związku z alergią na konie, to po drugie jeszcze ekonomistka, która kombinuje, skąd wziąć pieniądze dla bohaterki, bo przydałyby się jednak do biznesów, a od początku ona tych pieniędzy nie miała. Pani Izo, to jest czwarty tom. Tak jak pani mówi, zamknięta część, trylogia, tutaj jednak uproszona przez czytelników i czytelniczki, część czwarta, Loteria Życiowych Szans. Czy będą prosić o piątą i pani się zgodzi? No pewnie tak, aczkolwiek no, nie można tak ciągnąć w nieskończoność, bo to jest taki syndrom, jak właśnie spotykamy takie coś przy serialach telewizyjnych. Pierwszy sezon super, drugi super, trzeci super. Widać, że był taki spójny scenariusz, że to było zaplanowane fajnie, natomiast już potem te dokrętki, ten czwarty, piąty, dziesiąty sezon, to niejednokrotnie się po prostu już tego nie da oglądać. Więc bardzo bym chciała właśnie tego uniknąć, że no nie można tego tak ciągnąć w nieskończoność. No to jest chyba kwestia tego, że nie potrafimy się pożegnać z ulubionymi bohaterami. Pytanie, czy nie powinniśmy się właśnie nauczyć żegnać z tymi ulubionymi bohaterami, żeby zostać z poczuciem takiego niedosytu, a nie przejedzenia. No więc właśnie, dlatego też jest to dla mnie pewna zagwozdka, pisać czy nie pisać. Ale zobaczymy. Zobaczymy, kto się przede mną pojawi znowu i czyje losy będę od nowa plątać. No dobrze, dobrze, ale oni się tak pojawiają, ci bohaterowie, to tak we śnie się pojawiają, czy pani wstaje rano, siada do pisania i nagle się pojawia bohater, bo to jest ciekawe. Nie, oni się pojawiają w różnych dziwnych miejscach, pod prysznicem, w samochodzie, na stacji benzynowej. Właśnie powieść Spełniony sen została zainspirowana przy tankowaniu. No, przy tankowaniu podeszła do mnie Beata i mówi, słuchaj, ja tu pracuję i teraz ty coś z tym zrób. No to co zrobiłam? Zatankowałam samochód, poszłam do szefa stacji benzynowej i zapytałam, czy mnie zatrudni. Bo ja się muszę nauczyć, prawda, przepraszam, muszę się nauczyć, jak pracuje się na stacji benzynowej. I pracowała pani, zbierając materiał? Tak.
Oczywiście. Na początku też spojrzał na mnie jak na niespełna rozumu, ale mówi, nie ma problemu, proszę uprzejmie. To jeśli nie ciąg dalszy stajni w pieńkach, bo rozumiem, że okaże się, jak będzie wyglądało to dalsze wymuszanie i też potrzeba pisarska, czy faktycznie w tym świecie jeszcze pobyć, to gdzie się pani teraz zatrudni do kolejnej powieści? No cóż, na razie się nigdzie nie zatrudniam, bo czytelnicy bardzo, bardzo mnie cisną o kolejny cykl, czyli Kobiety z odzysku, bo to są takie dwa cykle moje, takie flagowe, sztandarowe. Tak. No, chyba właśnie tutaj będę się szkolić. Pani Izo, zawsze przy okazji naszych nagrań pytamy bohaterów i bohaterki o takie rzeczy związane z ich przeszłością, ale też o przyszłość. I ta przeszłość szkolna, polonistyczna, pamięta pani, jaką pani miała ocenę na maturze z języka polskiego? Miałam piątkę. No, gratuluję. Ale tylko dlatego, że pozwolono mi napisać tak zwany temat wolny. Aha. Te wszystkie wypracowania dotyczące lektur obowiązkowych, to była dla mnie katorga. Ja bardzo, bardzo nie lubiłam pisać, dlatego też całe to moje pisanie książek spowodowało wielki szok. Moja mama mówi, jak to? Przecież ty nigdy nie lubiłaś pisać. Ale rzeczywiście tematy wolne na maturze, kiedy mogłam się rozpisać, sprawiały mi dużo radości i to, że to wychodziło mi fajnie. A wtedy już przychodzili ci bohaterowie i siadali w ławce obok, czy jeszcze nie? Nie, oni tak po 40 dopiero. Musieli, trzeba było swoje przeżyć i gdzieś tam trochę ludzi popoznawać, rozumiem. No dobrze, a czy miała pani takiego bohatera, nomen omen, w lekturach szkolnych, którym chciała pani być? Czy w lekturach może nie, ale ja się zaczytywałam w książkach szklarskich. I ja zawsze chciałam być tym Tomkiem Wilmowskim. Ach, to czyli bohaterem, podróżnikiem, tak? Czyli odkrywanie świata. Tak, i łowcą zwierząt. I to się wszystko gdzieś tutaj łączy w takim razie z tą menażerią i z tymi różnymi przygodami. To jeszcze jedno a propos przyszłości. Co będziemy pani zaczytać za 10 lat? Przygodowe powieści, obyczajówki, czy kryminały, czy coś zupełnie innego? Jakie książki pani zdaniem będą popularne za 10 lat? Patrząc na to, co się obecnie na rynku dzieje, gdzie wydaje się właściwie wszystko i czyta się wszystko, ciężko powiedzieć. Nie wiem, czy w ogóle będziemy czytać książki w kontekście chociażby teraz kłopotów z dostępnością papieru. Może przeniesiemy się na seriale, ale to jest również pani świat chyba bardzo bliski, więc i dobrych seriali, i dobrych scenariuszy, i książkowych, i serialowych pani życzę. Do zobaczenia, mam nadzieję, któregoś razu, może niekoniecznie w stadninie, ale na kawie, tak twarzą w twarz. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, z przyjemnością skorzystam i przy kolejnej bytności w Warszawie na pewno się odezwę. Drodzy państwo, czwarty tom, Wyproszony, ale jaki piękny serii o stajni w pieńkach, Loteria życiowych szans Izabeli Frączyk do państwa wędruje. Proszę czytać, proszę się odzywać do autorki i ewentualnie wymuszać ciąg dalszy albo prosić o zupełnie nowych bohaterów, którzy staną obok niej i będą jej opowiadali swoją historię. Dziękuję pani i za dobrego, spokojnego dnia. Dziękuję, do usłyszenia.